witajcie w kolejnym vlogu. O Jezu, kawa jest. Wojtek nalał nam jeszcze przed wyjściem po kieliszku wina. Śmiejemy się z Moniki, bo w maseczce wygląda jak... jak przestępca. Jest woda, chodźcie do wody. Wojtek chce dotknąć wody i już się poślizgnął. Sprite między nogami. No i siedzimy. O, i płyniemy już. 2 euro za osobę to kosztuje. Jestem w niebie. Naprawdę, jest tak pięknie. Matko. Wow, jakie ładne ujęcie. Ja teraz was nagrywam. O, jaka ty spocona. Ja się czuję jak w jakimś filmie. Nie wiem dlaczego to mi jakieś sceny z filmu przypomina. Czekolada. Już powoli tak każdy zaczyna myśleć, że już chyba musimy poszukać jakiegoś miejsca, żeby usiąść na chwilę, może jakąś kawkę wypić. Piwa. Ja tak akurat o zimnej coli bym myślała, nie wiem, jak ja jest też tak... bym kolę chciał, też, nie? Albo wodę. Jak jest tak ciepło... Gazowaną wodę się dołożę też. Nie, to tak? Ja gazowaną chcę. No właśnie, ale jak jest tak ciepło, tak się chce pić, to ja mam takie wrażenie, że mi pomaga tylko gazowany napój. A jak byłem w Florencji, to była taka fontanna, się przyciskało i gazowana woda wylać. Co ty? Naprawdę? No, można było wybrać, albo normalna, albo gazowana. Świetnie. Tak, tak mi się wydaje. Z tłumem. A ty nie chciałaś ten nasadek kupić? O, właśnie. Ma. To są magnesy też, ale ja chyba jutro. Jutro będziemy tutaj, ale nie wiadomo, czy tu trafimy. To może kupię dzisiaj magnes. Dobra. Znaleźliśmy za euro, bo. No, to teraz. Dużo można przypłacić. Jakieś wybierzemy. Uwaga, uwaga. Hol zakupowy z Wenecji. Kupiłam sobie pamiątkę. Magnesik na lodówkę. Marny hol. Wybrałam taki magnesik, taką maskę na lodówkę. Bardzo ładna. I właśnie docieramy do placu Świętego Marka. Słońce pięknie siedzi, Wojtek się cieszy. Wow, jak tu pięknie. Cały czas tylko słyszycie, wow, jak tu pięknie. Ale jest tu naprawdę pięknie. Świetnie, nie? Pasuje kolorystycznie. No. Ale. Nie pamiętam, czy tutaj, żeby wejść, coś kosztowało, czy nie? Dlaczego? Tak wejdziemy, no, że jest zadości, żeby... Aha! O matko! Ależ pięknie. Nie wiadomo, gdzie się patrzeć. No, naprawdę. Ojejka. Cudo. Gołąbek do mnie przyszedł. Cześć! Chyba jakiś młodziutki. Nie boisz się mnie, ale on jest naprawdę przy mnie. Cześć! Idziesz sobie? Takie słońce, że nie da się patrzeć. Robiliśmy zdjęcia i po prostu cały czas kichałam. Wojtek się śmiał, zasiałam wirusa. No i co? Masz swoje słoneczko? Zobaczcie, jakie fajne zasłonki mają, żeby się osłonić od słońca. Świetnie to wygląda. Tam kelnerzy w białych garniturach. Taka jakaś fajna kafejka Aurora. I kupiliśmy sobie wodę gazowaną, Monika herbatkę brzoskwiniową. I idziemy Wojtka szukać. Nie wiem, gdzie on poszedł. Ustawiał się dopiero. Czekamy taty. Ja nie wiem, gdzie on poszedł. Nam kazał iść tam, w tym tuneliku, a sam szedł z wózkiem i ja nie mam pojęcia, gdzie on jest.
A najgorsze, że telefonu nie ma, bo telefonu jest u Moniki w torebce. Dobra, idziemy tam zobaczyć. Dobra. Może ktoś go dojrzy w twoim vlogu. No, podejrzewamy z Moniką, że gdzieś na słońcu siedzi. No ale z drugiej strony ma Maxa, więc nie. Tu jest centralnie słońce, tak razi po prostu. O, Janki. A mogliśmy iść wszyscy razem tunelem. Mm. Film akcji. No włoskie wakacje. Ale to włoskie wakacje. Tu jest tyle ludzi, że nawet jak gdzieś stoi, to my nie jesteśmy w stanie go zobaczyć. Już Mati, bo to może być długi film. Ani widu, ani słychu. Chociaż ten zielony wózek mógłby nam pomóc. No właśnie. Jak mógł taki duży wózek zniknąć? Nie wiem. Jeszcze raz, obejdźmy dookoła. Pójdźmy do tunelu najpierw jeszcze. On nas szukamy, jego szukamy tak. Na pewno. Plakaty zaraz będziemy wieszać. Czy widziałeś tego mężczyznę? Nie, ale no my już tutaj chodzimy chyba dobre 10 minut. Jak nie lepiej. No on może być i wszędzie. Ale chociaż będziemy ten moment pamiętać, że to się będzie nam kojarzyło z tym placem. Tego Marka. Tutaj gdzie się tata zgubił. Taty. Tak. Tam jest. Jest. Będzie szukamy 15 minut, kochanie. No ale gdzie czekasz? A my wszędzie chodzimy. Po prostu się rozpłynąłeś. Nie, powiedziałem, że idziemy tutaj za róg i tu czekałem na was. A my tam stamtąd przyszliśmy, tu nie było, tu wszystko przejrzeliśmy. Tam wróciliśmy z powrotem do końca plany. Ja wszystko, bo ja siedziałem na ławeczce. O, no ale Monika to powiedziała, pewnie tata sobie gdzieś siedzi z boku, zamiast wyjść na środek. W kolejnym odcinku dokładnie. Pamiętniki z wakacji. Ale to Monika powiedziała, na pewno tata siedzi z boku, zamiast wyjść na środek. Moja będzie chciała sobie usiąść. To gdzie ty byłeś? No przecież mówiłem wam, że idziemy tutaj za róg. No, tu wyjdziemy za róg, a czekał tu Wojtek gdzieś. No najpierw tutaj stałem, czekałem. No, ja tam nagrywałem, to może go będzie widać. To się nazywa Doug's Palace. Bardzo takie powtarzające się wzory ma wenecka architektura. Chyba siedzimy? Się boję, że tu ślisko. Ale nogi. Fajna, tam bym sobie usiadł. Tam w gondoli? Zimnego drinka. A to może kamerę odwrócę. Widzę sterczące włosy, już te moje włosy tak wyglądają. Wow! Pięknie. Pięknie, no. I mamy chłodzenie. Od razu tak, tutaj coraz większe fale. Już do nas dolatują. Wow! O! Ale ta gondola, jak się chwyci, to zobacz. I tam siedzieć. Mama, nagrywaj, bo zaraz może się ma. No i co, tutaj tak dalej można w nieskończoność. Tam wszędzie chodzisz, tak? No nie, no to jest inna wyspa, tam bardzo nic nie ma. Ale tam jeszcze się ciągnie ten. Tak. No tak, tu jeszcze, na tym, tam można zwiedzić coś, a tu już wtedy wszystkie główne, które nie są zwiedzone. Tak tutaj jest fajnie, nad tą wodą sobie posiedzieć, że... Wojna psów. Właśnie chciałam powiedzieć, że jest tutaj tak romantycznie, tak fajnie, taki relaks prawdziwy nad tą wodą, że wstawię wam taki jednominutowy filmik i zrelaksujcie się z nami.
napięcie zaczyna robić. Nie wierzę w to. Oglądaliśmy z Maćkiem ten mostek i znów nam Wojtek zniknął, teraz z Maxem i z Moniką. O, jeny. A nie wiem, gdzie poszli. Widziałam, jak schodzili z mostu. No. Zadzwoniłam się do Moniki, oni poszli, bo my staliśmy i zdjęcia robiliśmy, ale nie powiedzieli, w którą stronę. Już widziałam Wojtka. Dosyć daleko dalej poszli, ale już ich widzę. Mały poczęstunek. I Maciek jeszcze idzie pizzę zamówić. Pan właśnie naszą pizzę robi, jak fajnie, jak widać. Widać, jak robi. No, widać, widać, jak robi. Fajnie właśnie. Margaritę wziąłeś? Co? Margaritę wziąłeś? Tak. Mi się wydaje, że tutaj są margarity najsmaczniejsze. Jakoś tak... Próbowałaś inne? No nie, nie próbowałam, ale że tak najbardziej czuć smak tej pizzy, jak margaritę się. Mi też smakuje i też bardzo lubię z orywkami. No. I prosciutto, prosciutto była dobra pizza z Neapolu. Padnięci, zmęczeni. Maciek dzielnie czeka. Czekoladę. Co masz? Czekoladę na palcach. A czemu masz czekoladę? Bo jadłeś czekoladę. No, masz pokąteczkę? No, musimy najpierw to, zaraz, zobaczymy jaka pizza. Otwórz. Ooo, ale duża nawet. Myślałam, no, że będzie mniejsza. No, fajna. I gołębie się. No właśnie mi gołębie zasłaniasz. Gołębie się zleciały do pizzy. Niezłe, nie? Maksiu się obudził akurat na pizzę. Ale już strasznie głodni byliśmy. No i się ubrudziłam, ale centralnie na bluzce. Maciek, masz tą mokrą chusteczkę w ręku? To daj, ja sobie. Albo daj tacie, niech tata mi spróbuje wytrzeć to. Weź mi to wyczyść. Ale to jest sucha jakaś. No tu. Oba. Będę cisnął, uważaj. Ja nie mogę. Co idzie? No chyba. No dobra, dobra, już starczy. No, czysto. Cabanos. Cabanos i pizza. Pizza od taty. Rzuciłam mały kawałeczek pizzy i zrobiłam błąd. A mogę jeszcze kawałek im rzucić? Nie. Kawałeczek, dobra? Ale dalej. Przeszliśmy kawałek dalej i się zatrzymaliśmy, bo piękne widoki znów są. Uuu, helikopter. Tam, helikopter, Maksiu! Helikopter! Samolot, no. Już zaczyna się tak powolutku ściemniać. Lampki zaczynają zapalać. Teraz to się będzie jeszcze piękniej robić. O, coś tu przypłynęło. Tak jak chodzimy, to takie mam wrażenie, że tu w tych uliczkach akurat, w tej części, gdzie jesteśmy, co chwilę kadzidełko czuć, nie? Nie masz takiego wrażenia? Ja czuję kadzidełko co chwilę. Ja nie czuję, ale mi się podoba wejść do hotelu. Zobacz, jak jadę. Żeby do hotelu, to trzeba podpłynąć. Wojtkowi, to jest wejście do hotelu. Piękne.
kolejny mostek, kolejne dźwiganie wózka. Tam jakie czerwone światła się świecą. No, ogromny problem ze śmietnikami tu jest, naprawdę. Tak mało, że praktycznie cały czas nosimy śmieci. I liczymy na jakiś śmietnik. Tak, ogłoszenie, czy ktoś chce do toalety? Pieniądze masz jakieś? No ja mam, jak ci będą chodzić. Został. Marcepan to jest. Tu jaka czekolada jeszcze. Co mówisz? Linda, fajna. Która jest Linda? To są Linda? Aha, ja dopiero teraz zobaczyłam na. Maciek się śmieje, mi jest mniej do śmiechu. Idziemy już taki kawał. Tyle naprawdę na tyle mostków z wózkiem i zobaczcie, gdzie my jesteśmy. Ale my też podwiedzaliśmy. Dotarliśmy do placu Świętego Marka. Ja nie wiem, czy się śmiać, czy płakać, bo nogi już bolą. No widać, mieliśmy tu trafić raz jeszcze. No to skręcamy. Ale widoki mamy naprawdę piękne tu. No rewelacyjne są te uliczki, tak wąskie. W jakiś tunel wchodzimy. Maksio! Cześć! Cześć! Jaki tutaj grill? Piecyk? Nie mamy pojęcia, czy dobrze idziemy. Ależ tu ładnie. Ale piękne miejsce do jedzenia. Cudownie jest. Oho, pani wsiada. No ja wiem, tu mnie Wojtek by zabrał na romantyczną kolację, ale stolik zajęty. To dalej jest wolny. Następny jest wolny, oni tu kilka mają. To był moment, był wolny, naprawdę. Chciałem cię zabrać, zobacz. Zajęty, no. I zajęli. No, co mam zrobić? Ale jest jeszcze trzeci, tak? Nie, to tam. To już nie to, nie? Wojtek powiedział, że musimy tu wrócić, ale jak zapamiętać te miejsce? No więc ja mu nagram, numer 720. Mama, może ja zaznaczę na chwilę. Zaznacz. Tata obiecał, że mnie tu weźmie. Teraz to musi dotrzymać zapamięta, słowa. Tak? Za 5 lat. No, zaznacz. Czekaj. O. Zaznaczone. Want to go. I jeszcze wyślij to do taty. Nie mogę chyba. A czekaj, a mogę. I znaleźliśmy Victoria's Secret. Szukaliśmy i znaleźliśmy. Nie. Znaleźliśmy sekret Victorii. 70% off. Ja będę was chciał zaprowadzić do najwyższej uliczki w Wenecji i też do biblioteki. Sama, widzisz, jak to się mówi? Wzięłaś mi słowa. Zciągnęłam ci słowa z ust, tak. Tak, bo jutro wracamy tutaj. Wracamy do Wenecji. Mhm. Mama, bata. O, bata. Odwrotnie teraz, dobrze. Maciek po kawę poszedł. O, Mati, ale powiedz, że na wynos, bo pani talerzyk krzykł. Powiedziałeś? To dobrze, bo pani talerzyk chwyciła się, przestraszyła. Pyszności tu mają na wystawie. Już się nasza kawunia robi. Niesamowite kolory tych likierów, chociaż wy w kamerze nie widzicie aż tak pięknych kolorów. Szkoda. One są bardziej wyraziste, takie ostre aż. Maki. Nie mam maseczki.
Czekaj. O, jaka piękna kawusia. Teraz zamknij, czekaj. No, zamknij. Ja wyjdę na zewnątrz. Testujemy kawę. Maciek spróbował i powiedział, że to jest jedna z lepszych kaw, jakie pił. Za dwie zapłaciliśmy 3 euro, także naprawdę przy samym placu Świętego Marka i tam przy wodzie były ceny z kosmosu. No po prostu z kosmosu. No ale a nie, tylko... nie, po co polecasz, jak nie podasz nazwy? Bo jak tu ktoś trafi. Co mówisz? Gdzie mamy iść? Ale jak tylko się kawałeczek dalej odejdzie, to już naprawdę są takie fajne ceny. To my idziemy? Tutaj, no. No. Aż stanęłaś. Aż stanęłam. Taka, czekaj, jeszcze łyżka? Czekoladowa trochę, prawda? Ale bardzo kremowa, tak jakby cała ta kawa taka ubita była. Ale nie, tu jest nazwa, o. Jakby ktoś chciał. Tak myślę, że to jest nazwa. Kofe. No. Coffee. Mm. Nie znasz się na kawie. No ja też się nie znam. Ale po prostu jest przepyszna. Jest po prostu zimniejsza niż zwykle i bardziej czuć smak. Nie, czuć kremowość. No Wojtek się śmieje. Nie podali wam gorąco. Zobaczcie, jakie fartuszki tu mają. Muszę gonić Wojtka. Kochanie? Kochanie? Kręcić jak chcesz. Nie. Znalazłam fartuszek dla ciebie. Ale fartuszek dla ciebie, ale już nie będziemy się cofać. Pokażę ci na filmiku. To widziałeś? To czemu dla mnie? Ja mam swojego. Maksiu zjadł kabanostra, zjadł kawałek pizzy i teraz tak bardzo prosił o jabłuszko, nie? A jak liżesz? Tutaj Maksiu? Tak. Pół wycieczki przespałeś, to jest kawa, nie mogę ci dać. Mama ci da wody zaraz, dobra? No i jesteśmy koło mostu, jak ten most się nazywa? Rialto. Mhm. Tu gdzie szliśmy zaraz na ten taras widokowy, już wtedy byliśmy zmęczeni, a minęło kilka godzin i my dopiero tutaj jesteśmy. Ale co? Ja nie chcę ciebie nagrywać, ja chcę restaurację oświetloną nagrać. Jak nam pokazałaś. Monia, potrzymaj mi kawę, bo muszę zbliżenie zrobić. Wiemy, że na pewno w tym miejscu nie ma mafii. No, mafia. To musieli jednak wywieźć. Panie, dżinsy zrobione dla ciebie. Jeans made for you. A tutaj nasz Maksiu ma swój prywatny sklep, Max and Co. Zobaczcie, co znalazłam teraz. H&M w Wenecji. Zamknięty niestety. Trafiliśmy na jakiś budynek, który w ogóle tu nie pasuje. Jest jakby nowoczesny. Aż śmiesznie. Powiedz tubka teraz. Powiedz, co ty zrobiłeś. Tubka. Maksiu miał obiecane, że jak zje jabłuszko, to dostanie taką tubkę. I no woła, że już zjadł jabłuszko i że tubkę, ale nie wiemy, co zrobił z ogryskiem. I podejrzewamy, że zjadł całe jabłko z ogryskiem, ale nie, to on nic. Na pewno wyrzucił. No jasne, nie. Nie, on wyrzucił. Z boku. Już mama daje, już proszę. Odkręcimy tylko. Nie daj. Podkupę sobie schowa. Maksia, ty zjadłeś ogryzek od jabłuszka? Czy tak. Czy rzuciłeś? Tak, powiedział. Rzuciłeś czy zjadłeś? Tak, zrobię. Ogryzek miałeś i tak rzuciłeś? Tak? On wszystko. Wszystko tak. Nie, wszystko. I zjadł i rzucił. No. Sam ładnie wycisnął. Zjadłeś? A pięknie ścisnąłeś. To teraz drugą damy taką samą, tak? Nie widać aż tak chyba na filmie, ale ta wieża jest krzywa. Jeszcze się śmieje, krzywa wieża w Pizie. A było się? Ale ona jest taka śmieszna. Ona nie jest taka przekrzywiona, tylko bardziej jest taka troszeczkę, tak? I to jest z powrotem. Tak jakbyś źle ją wyprostowali. Może, ale ten spód jest ciekawy, no bo oni tak kiedyś... zalali to, żeby ten spód się trochę wyrównał. No mi się wydaje, że oni uprostowali, bo już kiedyś mówili, kiedyś było głośno, że ona w końcu upadnie. Maciek sprawdza mapę, ale chyba będziemy musieli jeszcze raz przepłynąć tą gondolą Traghetto na drugą stronę. Co? Samolot albo burza. Że jeszcze raz tutaj popłyniemy chyba. Ja się już taka zmęczona robię, że wydaje mi się, że ja garbię się. Nogi mnie już tak bolą. Ale kurczę, chodzimy już tutaj tak od 5 godzin, od ponad 5 godzin i tak naprawdę zrobiliśmy tylko jedną króciutką przerwę, bo szkoda było dnia na siedzenie.
Musimy kupić. Wszyscy tu się cieszą, zobaczyli kawior, aż wszyscy przystanęliśmy. I jeszcze zniżka 25%. Co tu masz? Nie wiem, czy to trufle. O, to coś dla Wojtka. Ja już jestem taka zmęczona, że ja już tylko o prysznicu myślę. Bonia miała tego przebranie, tak? Pierwszy ty, kochani, tą Hiszpankę zobaczyłeś. Chciałam powiedzieć. Z Hiszpankami normalnie. Przestań. Musieliśmy wrócić do mostu, bo okazało się, że musimy się przez wodę przedostać. No nic, chociaż nagram jeszcze raz Wenecję oświetloną. Ile ludzi na moście. Dobra, nagram, no. Przepiękny widok. Maciek mówi, że gdzieś tam błyskały, że mam czekać na piorun. Nie, nie będziemy czekać, Mati, idziemy. To jest taki rząd sklepików, pozamykany już, ale ja się zachwycam tym sufitem. Przepiękny. A tu w środku jeszcze więcej boksów takich. Aj, śliczne. Maksiu taki kochany przesuwa nóżki, bo Monia powiedziała, że nie ma już siły iść, to on robi miejsce, żeby Monia do wózeczka wsiadła do niego. Taki kochany jestem, nie? Wała, wskakuj do wózka. Powiedz, chodź. No to wesoło się zaczyna robić. Zaczyna padać i to tak całkiem nieźle. A my mamy jeszcze kawałek do autobusu. Normalnie pada. Jezu, tak leje. Czekaj, musimy folię Maksiowi założyć. Ludzie uciekają, ale tu nawet chmur nie ma. Nie wiemy, skąd ten deszcz pada. Z Anglii przywiało. Właśnie błysnęło. No, ale wszystko przerzucimy do siatki. To może ktoś inny je poszuka na mapie, bo ja teraz kręcę. Czekaj, najpierw musimy Maksa przykryć. Maksiu, pada? No tu widać pod światło, jak to pada. Chodź, daj rączkę. Folia. Wsunę. Tu wyprostujemy i przykrywamy. Ty się cieszysz, co? Taki ciepły, letni deszcz. Tak. Deszczowe lato, wszystko masz swoje deszczowe lato. Wszystko dla mnie, nawet w Wenecji moje ukochane się spełnia. Deszczowe jak lato. Powinnaś to wstawić w ten filmik, 73 pytanie. Jaka jest twoja ulubiona pora roku? Deszczowe lato. I teraz cięcie i na to. Fragment. No, co ty mówiłaś, jestem zmęczona, już nie chcę mi się iść. No jestem zmęczona, ale ja lubię taki deszcz. Aha. Naprawdę. Zaraz będzie znowu cięcie i dopiero nie, się rozpada. Nie, zdanie. Ja nie lubię. Ja bym wolał spać. Myślałam, że ty tutaj dla mnie do Wenecji przyjechałeś. No właśnie. Nie, nie dla deszczu. Nie dla deszczu. Czekaj, tam trzeba zahaczyć z drugiej strony. Takie zbliżenie nagle zrobiłem na tarte. Już dobrze, Maksiu. Teraz na ciebie nie pada. Jedziemy dalej. No wesoło, wesoło jest. O, zobaczcie, tutaj co jest. Jak woda kapie na owoce, żeby świeże były. To nie jest deszczówka, to jest takie podłączenie, no. Tak. Tak? Ten tu? Znak przegapiliśmy. O, dobra. Ci, co sprzedają, cały czas zachęcali, żeby maski kupować. Teraz każdy nam pokazuje parasole, żeby parasole kupować. Zobaczcie, mają pełno. O nie, nie widać akurat. Ale zapytałem parasolki, a my nie wiemy z Anglii. Ale co chwilę nam podsuwali parasolki. Ale my twardo idziemy. No mamy w końcu dwa płaszcze przeciwdeszczowe w domu, to po co nam parasolki? No właśnie, jacie. Prawie w ogóle ludzi tutaj nie ma. Normalnie opustoszała Wenecja. Pusta Wenecja jest. Ale tak jak idę i widzę te puste uliczki tu w Wenecji teraz, to naprawdę jest takie śmieszne. Było pełno ludzi i tak nagle zrobiło się pusto. No, to tak sobie można wyobrazić, jak właśnie pandemia wybuchła. Wybuchła, jejka. COVID i jak tutaj nagle cicho, głucho się zrobiło, bez ludzi, to w ogóle jak nie to miasto.
I kotka spotkaliśmy, takiego fajnego. To już ten cały zapowiadany deszcz? Tak. To wszystko? Już jest po deszczu. I znów jest parno i gorąco. W sumie to ten deszczyk dobrze zrobił, bo nas schłodził trochę. Jak się musiał schylić. Matko. Nie obtarł? Tak było słychać. Boże, jakie schody i trzeba Maksia wnieść, wózek. O, rany. Przechodzi na drugą stronę. Matki, może my nie musimy przechodzić na drugą stronę? Musimy. Mat już zmarniały. Tak, my to przeszliśmy ostatnim razem. Tak, na pewno? Wszyscy chyba stoją i się zastanawiają, gdzie mają iść. Wojtek, chusta. Gdzie? No, thank you. Trzeba było brać i w nogi. No, dziękuję. Chusta. Ale, znów chusta. Ale daję w rękę i do ciebie. Piękny widok. Maciek się wykasztanił na schodach, się poślizgnął i tak na pupę upadł. Jest nadzieja, że wrócimy do domu, bo już widzimy dworzec kolejowy. Także wiemy, gdzie jesteśmy. Tak, no to zdecydowaliśmy, że idziemy na dworzec, bo chłopaki chcą siku. Mania też? Nie. A zobacz, wypociłaś tą wodę. A my zobaczymy przy okazji, jak dworzec wygląda w środku. W sumie tak naprawdę to jest nam bez różnicy, czy wracamy pociągiem, czy autobusem, nie? Ale chyba jakoś autobusem. Szybciej i pod dom, nie? Nie macie pieniędzy? O, Maciu się przytulił do chusty. O, jakie ładne pociągi! No to mamy dworzec główny w Wenecji. Ale świetne. A co z pieniędzmi? Masz pieniądze? Pieniądze macie? Nie, ale jak nie wiem, ile to jest. Chcę nagrać pociąg z boku. Ale maszyna. Nieźle wygląda. Wow. Dokąd? Nie wiesz. Nie wiadomo. No to chłopaki szczęścia nie mają. Wszystkie toalety na dworcu pozamykane. Mega. To jest tablica odjazdów i przyjazdów, tak? A tam jakie ładne niebieskie niebo. Tu się bilety kupuje. Tu ile automatów do biletów, a tutaj taka porządna kasa biletowa z obsługą.
smak. Tutaj w sumie zaczynałam jedno z pierwszych takich ładniejszych ujęć tutaj w Wenecji. No i tutaj się żegnamy z Wenecją, kierujemy się teraz do autobusu, ale pięknie wygląda w nocy. Kierujemy się do autobusu i już nie mogę się doczekać naprawdę, kiedy będziemy w domu i kiedy wejdę pod prysznic. Powiem, że był to bardzo, ale to bardzo intensywny dzień, bardzo dużo się działo, ale jestem mega szczęśliwa. Jutro jak tu wrócimy, to tak już sobie na spokojnie będziemy chodzić. Myślę, że też będę mniej nagrywać. A tak spokojnie właśnie pochodzimy sobie. No wiadomo, będę nagrywać, ale myślę, że już takie tylko ważniejsze momenty. Ale teraz już chłodno jest, teraz już jest tak przyjemnie. Fajnie. Może od razu kupimy bilety teraz na jutrzejszy dzień tutaj. No. Albo nie ma różnicy. Pomyślimy. Zapomniałam chyba na koniec, jeszcze muszę mój telefon pochwalić, bo cały dzisiejszy dzień, no wy macie to podzielone na kilka filmów, ale cały dzisiejszy dzień nagrywam moim telefonem, iPhone'em 11 Pro Max. I tak jak rano odłączyłam go z ładowania, mamy teraz już prawie godzinę 21, non-stop nagrywam, po prostu non-stop trzymam telefon w ręku, zerkam na dół, bo schody są, cały czas nagrywam i powiem wam, że dopiero teraz po 10 godzinach włączyło mi się, że mam niski poziom baterii. Także no, cały dzień nagrywania i cały dzień na jednej baterii. Bomba. I dotarliśmy na dworzec autobusowy i tam nawet autobus pod nasz dom czeka. Tu masz miejsce na wózek. Tu masz, kochanie, miejsce. Aha, no dobra, dobra, widz. Tak, jak będę kasował? No, gdzie jest kasownik? Gdzie? Dobra, jak ja ci upiadł, pani tu umiera. Idziemy skasować bilety. Fajne. 80? Ja nie wiem. Tak pokazało. Tu są bilety. Oj, my już ruszamy? Dobrze, no. Cześć. Wszyscy są. O, ja maseczki zapomniałam. Ja już się poluźniłem, już mam taki ból. Właśnie ruszamy, jak ja się cieszę. Jest już tak ciemno. Nawet nie myśleliśmy, że tak długi dzień będzie, nie? Ja to myślałam, że my tak do domu wrócimy najpóźniej o 20. A co on? A on tylko podjechał kawałek, bo się miejsce zwolniło. Wojtkowi się tak strasznie chce siku już od godziny. Albo dłużej i już chyba odwiedził 5 toalet albo 6 i wszystkie pozamykane, naprawdę. Nie ma. Gdzie się załatwić. Ale już zaraz będziemy w domu. No, wymyśliłeś tytuł vloga. Jak zrobić siku w Wenecji? Nie da się zrobić siku w Wenecji. Wszystkie toalety zamknięte. Papa, Wenecja, do jutra. Jutro nie? Nie, Wojtek mówi, że jutro nie. Pomyślimy. Ja cały czas mówiłam, że jutro tu wracamy. Monika krzyczy, że nie jutro do Wenecji. Wojtek mówi, że jutro też nie. Zobaczymy. Co chcecie, dzień odpoczynku jutro? Tak? A to wy cienkie bulki jesteście. Wyśpimy się i jutro znów można dalej zwiedzać. Oni się boją jutro do Wenecji. Że nie, no, że dzień po dniu nie chce im się, chcą odpocząć. Pomyślimy, nie? No w każdym razie ja będę zakończała vloga. Bardzo wam dziękuję za oglądanie. Bardzo dziękuję za spędzenie całego dnia z nami w Wenecji. I do zobaczenia w kolejnym filmie. Pa, buziaki. Pa, Maciek. Pa, pa, pa. Pa, pa. Pa, pa. Nikt nie ma już siły. O, jak się przytulił do Moni.
jesteśmy już w domu, ale poszliśmy jeszcze po lody. Monika tam jest z Maksem loda. I kupiliśmy pizzę i kolę. Wojtek tutaj przygotował zamrożone szklanki, żeby picie było zimne. Dobry patent. Nalał trochę wody do każdej szklanki i zamroził to. Super. I taką pizzę z oliwkami. Fajna. Tu też włożyli do Twinkerbocka. Tak, ale to są chyba zielone i czarne, tak, nie? A ja mi się zawsze wydawało, że po tym się zapało pierogi. No. Także pa, 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 pa.